Trzeci i ostatni wykład o filozofii Epikura. Przypomnijmy epikurejski obraz świata. Otóż w nieskończonej, tak, wciągnącej się bez kresu we wszystkie strony próżni unosi się niezliczona ilość mikroskopijnych, a zarazem niezniszczalnych atomów, które z niejasnych powodów łączą się ze sobą i rozłączają, no i w ten sposób powstają i giną widzialne rzeczy. Tak jak każda z tych książek, które tutaj mnie otaczają, tak powstała i kiedyś w proch się rozsypie i ten sam los czeka to moje ciało, jakie widzicie na ekranie. Czas płynie też bez kresu, tak? Nigdy się nie zaczął i nigdy się nie skończył, bo czas to jest ruch owych atomów, tak? Ruch my nazywamy czasem. I teraz w wyniku łączenia się atomów powstają ich wielkie skupiska, tak? Które nazywamy światami. Tu na moim rysunku są jakieś trzy światy. Tu jest czwarty świat wewnątrz innego świata. Tak, proces formowania się świata kończy się wtedy, ten pierwszy, kiedy wstępna faza, tak, kiedy świat zostaje okryty powłoką, tak jak zwierzę skórą. Tak, ta powłoka, tak jak kiedyś się uformowała, tak kiedyś pęknie i atomy się rozproszą. Więc każdy ze światów we wszechświecie powstaje i po jakimś czasie ginie. Te okolice nazywa Epikur między światami. I teraz, kiedy nasz świat powstał, jakiego on jest kształtu, to trudno powiedzieć, bo nie zachowały się albo nigdy nie istniały teksty Epikura na ten temat, no ale zaryzykujmy, że żyjemy w takim świecie, jaki przedstawiał Arystoteles, a więc świat jest kulą z kulistą ziemią w środku, a tu mamy tymi strzałkami zaznaczone spadające atomy, które spadają prosto w dół, ale czasem bez żadnego powodu zmieniają tory swojego ruchu i niektórym może się kojarzyć to twierdzenie Epikura z mechaniką kwantową dzisiejszą. Ale tu oczywiście to jest tylko gra wolnych skojarzeń. Chodzi o to, że nic się nie musi stać, tak, w świecie. Wszystko może się stać, ale nie musi, bo te drobne odchylenia atomów. O, ta strzałka u mnie jest taka zakręcona trochę. Tak, to te drobne odchylenia mogą zmienić historię. I teraz na tej Ziemi, kiedy ona się uformowała, kolejne skupiska atomów zaczęły powstawać, z których narodziły się istoty żywe, tyle że ponieważ ten proces był bezcelowy, przypadkowy, to większość z tych organizmów, jakie zrazu powstały, były niezdolne do życia albo niezdolne do wydania płodnego potomstwa i w rezultacie zostały tylko zwierzęta i rośliny przystosowane do warunków, jakie panują na Ziemi i zdolne do rozmnażania się. I w ten sposób powstaje, no tutaj znowu pogląd Epikura jakoś nam przywodzi na myśl teorię Karola Darwina, tak, z jego zasadą survival of the fittest, przetrwanie dobrze dostosowanych, czy najlepiej dostosowanych. Tak, chodzi o to, żeby wyjaśnić, że ta pozorna celowość w świecie istot żywych jest wytworem bezcelowego procesu. I
teraz na tym świecie z atomów nasze organizmy zostały ukształtowane, które są przeniknięte duszą, która też jest zrobiona z atomów, tyle że bardziej subtelnych niż tych, których zrobione jest ciało, może mniejszych, może bardziej okrągłych, trudno powiedzieć. Rozumną część duszy Epikur lokuje w piersi, no ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, że ta dusza, podobnie jak ciało, kiedyś się rozpadnie. Tak, bo tak jak dusza dzisiaj kieruje ciałem, ale jednocześnie korzysta ze współpracy z ciałem, no bo przecież tylko dzięki temu może odbierać wrażenia choćby. A poza tym, jak ciało jest chore albo wypiło wino, tak, no to coś się z duszą dzieje, więc to oddziaływanie jest dwukierunkowe. No i dusza, tak, kiedy ciało umrze i zacznie się rozpadać, to i dusza się rozproszy i nic z nas nie zostanie, tak, i w ten sposób Epikur naucza, że nie należy bać się śmierci, bo śmierć jest dla nas niczym. Śmierć nas nie dotyczy. Tak, śmierć, najstraszniejsze z nieszczęść, wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma. No, wielu z moich słuchaczek i słuchaczy tak w tym momencie zaprotestuje, powie, ale mnie się to nie podoba, ja nie chcę przestać być, tak, rozproszyć się w niebyt. Cóż to jest za pocieszenie, tak, płynące od Epikura co do mojej śmierci, tak? Ja wolę wierzyć w to, że po mnie coś pozostanie. Epikur natomiast znajduje w tym jakoś duchowy spokój, tak? No bo jeżeli po mnie nic nie zostanie po śmierci, no to nic złego po śmierci mnie nie czeka. Ja odbyłem cały szereg rozmów, bo to mnie interesowało, z chrześcijanami, tak? I katolikami, i protestantami też, na temat Boga, tak, i życia po śmierci, i co zauważyłem, to, że ludzie deklaratywnie to mówią, że kochają Boga, tak, i są wdzięczni Bogu za Jego dary. Ale tak naprawdę to się Boga o wiele bardziej boją, tak, niż Go kochają, jeśli w ogóle można mówić o miłości do Boga, no bo co to by znaczyło miłość do Boga, tak? Ja wiem, co znaczy miłość do kobiety albo miłość do dzieci, bo tego doznałem, tak? Ale miłość do Boga, lęk przed Bogiem, tak? Lęk przed tym, że Bóg gniewa się na mnie, tak, kiedy ja grzeszę, kiedy ja łamię Jego prawa i po śmierci może mnie ulokować w piekle, tak, a w dodatku nie będę Go czcił tak, jak należy, tak, czyli czczę Go z lęku. Więc z tego lęku, tak, przed Bogami chce nas Epikur uwolnić. I tutaj po pierwsze wyjaśnia, że prawo to nie jest wyraz woli Boga, no bo znowu tak ono jest przedstawiane, tak? No, duże fragmenty Biblii to jest przecież tekst prawniczy, ale to jest prawo nie wymyślone przez ludzi, tylko prawo objawione przez Boga, i tego typu koncepcje prawa znajdujemy w wielu kręgach kulturowych, tak, nie tylko w judaizmie i tym, co z niego wyrosło. Natomiast Epikur przedstawia prawo jako nasz własny wytwór. Powiada, że pierwsi ludzie, którzy żyli w stanie jeszcze przedcywilizacyjnym, to walczyli każdy z każdym, tak, wygrywał silniejszy i żadne prawa nie obowiązywały wtedy. No ale później ludzie zaczęli żyć już w sposób cywilizowany, tak?
i wtedy pojawiła się żądza bogactw, które powstały, i panowania, bo już można było nad kimś rządzić, tak? Co znowu pchało ludzi do walk. No i żeby zmniejszyć zagrożenia, wreszcie ludzie zrozumieli, że trzeba zawrzeć umowę społeczną. Znaleźli się jednak tacy, za których radą stworzono urzędy i wprowadzono prawa, by sądzić się nimi. Albowiem rodzaj człowieczy znękany życiem wśród gwałtów trwonił swe siły na baśniach, tym bardziej więc z własnej woli zechcieli podlegać prawom i przyjąć ścisłe ustawy. Tak czytamy w poemacie Lukrecjusza, natomiast w ocalałych zapiskach Epikura czytamy: prawo naturalne jest tylko korzystną umową zawartą w tym celu, aby sobie wzajemnie nie szkodzić. I dalej, nigdy nie istniała sprawiedliwość sama w sobie. Sprawiedliwość jest raczej umową zawartą między społecznościami w dowolnym miejscu po to, aby nie wyrządzać ani nie doznawać szkody. Skoro to nasi przodkowie ustalili prawa jako umowę społeczną, no to, a nie bogowie, no to nie ma się co obawiać, tak, że łamiąc prawo rozgniewamy jakiegoś Boga. I podobnie znowu Grecy patrzyli na takie zjawiska jak błyskawice, tak, czy pioruny, jako wyraz gniewu Boga. Wyobrażali sobie, że gdzieś na szczycie Olimpu siedzi Zeus, prawda, patrzy na ludzi, jak się rozgniewa z jakiegoś powodu, bo go nie tak czczą, jak należy, albo coś robią niezgodnie z tym, jak jego zdaniem powinni, no to Zeus ciska piorunem, tak? I tutaj Epikur próbuje wyjaśnić pioruny jako zjawisko naturalne. Oczywiście nie ma szans, tak? Po raz pierwszy udało się zrozumieć, czym jest piorun w roku 1750. Tak, to trzeba było wcześniej wiedzy o elektryczności, ale Epikur robi co może. Co do błyskawic, to i one tworzą się na rozmaite sposoby, a więc wskutek tarcia i zderzania się chmur elementy wywołujące ogień wydobywają się, dając początek błyskawicy. Przyczyny ich można się dopatrywać w działaniu prądów powietrznych wyrzucających z chmur ciałka ogniste. I dalej, istnieje wiele innych jeszcze sposobów tłumaczenia, które łatwo można wykryć pod warunkiem, że się będzie zawsze uwzględniało zjawiska i jednym rzutem oka ogarniało fakty analogiczne. Tak no, nie zarzucajmy tutaj Epikurowi naiwności wyjaśnień, jakie proponował, jeszcze raz podkreślam. Nie miał szans na lepsze. W każdym razie pisze też, jeśli nie będziemy w ten sposób postępować, tak, czyli badać zjawisk jako procesów naturalnych, całe nasze poszukiwanie przyczyn zjawisk niebieskich okaże się daremne. A zdarzyło się to już wielu badaczom, którzy nie trzymali się możliwych sposobów tłumaczenia, lecz uwikłali się w czcze dyskusje, a sądząc, że zjawiska dzieją się w jeden tylko sposób, odrzucali wszystkie inne możliwe sposoby bez tłumaczenia. No w związku z tym uwagą sam Epikur, tak, daje parę alternatywnych wyjaśnień tego, jak powstają błyskawice, i mówi, że każdy ten proces jest możliwy. Tak, jeśli przy to sądzimy, że jakieś zjawisko może się przejawiać w taki czy inny sposób i jeżeli wiemy ponadto, że może się przejawiać na wiele jeszcze innych sposobów, świadomość tego bynajmniej nie zmąci nam spokoju ducha. I tutaj najważniejsza jest ta ostatnia uwaga, tak? Świadomość tego bynajmniej nie zmąci nam spokoju ducha.
Znowu Epikur tak oferuje nam naturalistyczny obraz świata, żeby uwolnić nas od lęku przed bogami czy innymi podobnymi istotami, tak, które by się w coś wtrącały i jakoś wpływały na nasze losy. I tak, czyli chodzi nam o osiągnięcie spokoju ducha. I teraz jeśli chodzi o bogów, to Epikur, co ciekawe, nie neguje ich istnienia. On twierdzi, że po pierwsze powszechność wiary w bogów jakoś świadczy na rzecz tego, że oni są, tak? Tyle, że, uwaga, bogowie wszakże istnieją, a drugi argument to jest to, że czasem nam się śnią bogowie i on to wiąże, ja mówiłem na pierwszym czy drugim wykładzie, tak, że według Epikura widzenie polega na tym, że od rzeczy nieustannie odrywają się ich podobizny i rozchodzą w przestrzeni, mikroskopijne podobizny. No i skoro widzimy we śnie Boga czasem, no to dlatego, że jakaś zbłąkana gdzieś podobizna Boga trafia do naszych oczu czy do naszego serca, tak, i wywołuje takie wrażenie senne. I teraz Epikur pisze, bogowie wszakże istnieją i wiedza o tym jest oczywista, nawet oczywista. Nie istnieją jednak w sposób, jak to sobie tłum wyobraża. Wyobrażenia tłumu są zmienne. Bezbożny nie jest ten, kto odrzuca bogów czczonych przez tłum, lecz ten, kto podziela mniemania tłumu o bogach. Bezbożny nie jest ten, kto odrzuca bogów czczonych przez tłum, lecz ten, kto podziela mniemania tłumu o bogach. Tak? Bezbożni są ci właśnie, którzy chodzą do świątyń, tak, i tam oddają cześć bogom, no takim, dla jakich tłum zbudował te świątynie. Wszak sądy tłumu nie opierają się na wyobrażeniach pojęciowych, lecz na fałszywych domysłach. Stąd też wywodzi się przekonanie, że bogowie zsyłają na złych największe nieszczęścia, a dobrym świadczą największe dobrodziejstwa. Ludzie zapatrzeni bez reszty we własne zalety uważają bogów za podobnych do siebie, a to, co jest od nich różne, za obce. To zauważcie, jest odwrócenie, tak, takich wyobrażeń, bo mnie uczono, kiedy byłem dzieckiem na lekcjach religii, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, tak? A tu mamy odwrotnie. Tłum uważa bogów za podobnych do siebie. No i teraz o bogach. Epikur twierdzi, że oni żyją w międzyświatach. Tak? Gdzieś tu się unoszą, są zrobieni znowu tak jak nasze dusze z jakichś subtelnych atomów, tak? I tam w tych międzyświatach są szczęśliwi i w zasadzie chyba nieśmiertelni. Tak? Tutaj by te za tłumem coś powtórzył, tak? Bogowie są nieśmiertelni, bo są zbudowani z tak subtelnych atomów, w tak subtelny sposób, a poza tym przebywają w rejonach niepodatnych na ginięcie, tak? Gdzieś w międzyświatach, bo tutaj wszystko powstaje i ginie, i tu, i tu, i tu, a w międzyświatach nie. Istota szczęśliwa i nieśmiertelna sama jest wolna od kłopotów i innym ich nie przysparza. A wskutek tego obcy jest jej zarówno gniew, jak i radość. I Lukrecjusz pisze, oglądam majestat niebian, spokojne bogów siedziby, których nie targa wichura. Chmury nie chłoszczą ulewą, nie gnębi biała śnieżyca, sypiąc ostrymi grudkami. Lecz je okrywa wiecznie pogodny, bezchmurny eter.
promiennie uśmiechający się w krąg rozlewanym światłem. Natura sama użycza wszystkiego, czego potrzeba i żadna rzecz w żadnej chwili nie mąci spokoju ducha. I w ten sposób, tak, Epikur zaczyna traktować bogów, tak, nie jako naszych sędziów, bo oni się na nas ani nie gniewają, ani nas nie chwalą. Zapewne nawet nie wiedzą o naszym istnieniu, podobnie jak pierwszy poruszyciel Arystotelesa. Natomiast mogą być dla nas pewnego rodzaju wzorcem do naśladowania, tak? Gdzieś tam w międzyświatach żyją istoty, tak, jeszcze raz, które się, obcy jest im zarówno gniew, jak i radość. A więc na nic się nie gniewają, zapewne niczym się nie smucą, ale i niczym się nie cieszą. Żyją w najwyższym spokoju. I ten spokój jest właśnie celem dla mędrca. I tutaj u Epikura bardzo jest ostry podział, tak, na wspomniany już przeze mnie tłum i na mędrców, którzy są bardzo nieliczni. Mędrzec, mędrcem jest ten, kto zrozumiał, że bogów nie należy się lękać, że śmierć nas nie dotyczy, a więc i śmierci nie należy się lękać, a wszystkie rzeczy tego świata są nietrwałymi połączeniami atomów, a w związku z tym w świecie nie ma niczego wartego zdobycia. Tak, to wszystko jest ulotne, przemijające i w gruncie rzeczy nic nie warte. Tak? Tłum cały czas biega, żeby coś zdobyć. Mędrzec zdaje sobie sprawę z bezwartościowości tego wszystkiego i dzięki temu pogrąża się w spokoju. Tak? Niczym się nie smuci, niczym nie cieszy, niczym się nie lęka i nie ma żadnych nadziei. I Diogenes Laertios w swoim omówieniu filozofii Epikura pisze, kto raz stał się mędrcem, nie może już nigdy zmienić usposobienia ani z rozmysłem przekształcić charakteru. Czyli mędrzec jest kimś w rodzaju człowieka oświeconego, przy czym jak dozna oświecenia, to doznaje go raz na zawsze. Znaczy na zawsze, to aż do śmierci będzie ono trwało. Namiętności nie mogą go trapić mocniej niż innych ludzi. Nie przyniesie to jednak jego mądrości żadnego uszczerbku. Mędrzec nawet wśród tortur będzie się czuł szczęśliwy. Stosunki płciowe, twierdzą Epikurejczycy, bynajmniej nie przynoszą korzyści i należy się cieszyć, jeśli nie szkodzą. Mędrzec nie będzie się żenił ani płodził dzieci, bo wie, że i tak nic po sobie nie zostawi w tym świecie. Nie będzie też mędrzec zajmował się polityką. Głupcy walczą o władzę, tak? A martwią się jej utratą. Może zostawić po sobie pisma. Mędrzec lubi życie wiejskie, losowi potrafi się przeciwstawić i nigdy nie porzuci przyjaciela. Może innym wznosić posągi, ale czyjemu stawiać je będą, jest mu zupełnie obojętne. Żaden mędrzec nie jest mądrzejszy od innego. A teraz sam Epikur w liście do Menejkeusa pisze: kogóż mógłbyś wyżej cenić od mędrca, co zbożnie wielbi bogów, śmierci w ogóle się nie lęka, pojął cel ostateczny przyrody, cel ostateczny, czyli jej bezcelowość. Zrozumiał, że najwyższe dobro można łatwo osiągnąć i bez trudu zdobyć. Ono jest nam dane, tak? Nie trzeba się starać o nie. A największe zło albo trwa krótko, albo sprawia lekki tylko ból.
Tu mowa być może tak o cierpieniach fizycznych. Albo są lekkie, tak, albo przed śmiercią ostre, ale krótkotrwałe. Mędrca, który śmieje się z rzekomo wszechmocnego przeznaczenia. Dlatego Epikur odrzuca astrologię, tak, wróżbiarstwo wszelkie. Przypadku mędrzec nie uważa również za bóstwo na wzór upodobań pospólstwa. To zamiast tłumu mamy pospólstwo. Nie sądzi, by przypadek obdarzał ludzi dobrem lub złem, aby zapewnić im szczęśliwe życie. Uważa tylko, że dostarcza im składników wszelkich dóbr i wielkiego zła. Wierzy, że lepiej być nieszczęśliwym z rozumem, niż szczęśliwym bez rozumu. No i teraz, jeśli chodzi o mędrca, to mędrzec rozumie między innymi, że wśród naszych pragnień jedne są naturalne, a inne urojone. Wśród naturalnych jedne są ponadto konieczne, a inne tylko naturalne. Tu chodzi o to, że muszę oddychać, muszę jeść, muszę pić, tak? I to jest konieczne. I teraz te pragnienia, które są naturalne, ale niekonieczne, ma Epikur za łatwe do zaspokojenia. Dopiero wtedy, kiedy mamy urojone pragnienia, tak, chcemy nie po prostu jeść, tylko smacznie jeść, wykwintnie jeść, jeść czegoś, na co innych nie stać, tak? Samemu mi się zdarzyło parę razy być zaproszonym do restauracji, w której serwowano coś do jedzenia, na co innych, na co większości ludzi nie stać, tak? No i tak? A te pragnienia, które tkwią w czczych domysłach, nie mają granic. I teraz Epikur pisze, i właśnie dlatego, że przyjemność jest dobrem pierwszym i przyrodzonym. Tak, tutaj wracamy do początku naszego wykładu. Jedynym dobrem jest przyjemność, jedynym złem jest przykrość, cierpienie. I właśnie dlatego, że przyjemność jest dobrem pierwszym i przyrodzonym, nie uganiamy się bynajmniej za wszelką przyjemnością, lecz nieraz rezygnujemy z wielu. Postępujemy tak zwłaszcza wtedy, gdy spodziewamy się z ich powodu doznać więcej przykrości. Tak, gdybym sam zapłacił za wykwintne jedzenie, to potem popadłbym w długi. A bywa i tak, że wiele przykrości stawiamy wyżej od przyjemności, co zachodzi wówczas, gdy po przeżyciu długotrwałych boleści spodziewamy się doznać większej przyjemności. Dlatego też wszelka przyjemność ze względu na swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. Tak, jeszcze raz. Wszelka przyjemność ze względu na swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. I podobnie. Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. I zaraz dalej Epikur dodaje, umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, abyśmy się nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda nawiedzi, w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z obfitości dobra ci, którzy jej najmniej pożądają i że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Tak? To, co naturalne, jest łatwe do zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty. Jęczmienny chleb i woda sprawiają największą rozkosz, jeśli je spożył głodny. Z tego więc względu przyzwyczajenie do życia prostego i mało kosztownego zapewnia dobre zdrowie i uaktywnia wobec różnych potrzeb życiowych. A kiedy się po dłuższej przerwie zasiądzie za suto zastawionym stołem,
wówczas się lepiej korzysta z tych przyjemności. Epikurejczyk może przyjąć zaproszenie na ucztę. Tak? To nie jest nic złego. Ważne jest tylko to, że gdyby sam tę ucztę wydał, wykwintnął, to by się musiał ciężko na to pracować, a jeszcze mógłby popaść w długi. Tak? Kiedy się zasiądzie za suto zastawionym stołem, wówczas się lepiej korzysta z tych przyjemności. Wreszcie czyni nas ono nieustraszonymi wobec igraszek losu. Tak? To nie jest tak, że pijatyki i hulanki, obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami są same w sobie złe. Tak? To nie. Tylko, że nie należy do tego dążyć, tak? Należy się cieszyć w gruncie przede wszystkim, tak? Po prostu tym, że się jest. Mądrość nas uczy, że nie można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie. I na odwrót, że nie można żyć mądrze, pięknie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie. Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność i życie przyjemne jest od nich nieodłączne. Teraz jeśli chodzi o przyjemności pozytywne, to Epikur zaleca przyjemność, jaka płynie z przyjaźni. Tak? Co też jest dane nam za darmo, no bo zaprzyjaźniam się z kimś. Przyjaźń jest największym spośród wszystkich dóbr, jakimi nas mądrość obdarza dla zapewnienia szczęścia przez całe życie. Tyle, że tłum to zawiera sojusze zwykle, tak? Zapraszam kogoś do domu, chwalę go, obdarowuję, bo spodziewa się głupiec, tak? Że to mu się będzie opłacać, więc jego przyjaźnie są interesowne, a więc w gruncie rzeczy nie są przyjaźniami, tak? I według Epikura tylko mędrzec jest zdolny do autentycznej przyjaźni, która go wyprowadza z okowów egoizmu. Tak? I teraz mamy więc oto taki obraz, tak? Gdzieś pod Atenami, gdzie tłum, tak? Nieustannie walczy o władzę, o sławę, o majątki. Zbudowano ogród, otoczono go murem i w tym ogrodzie żyją przyjaciele epikurejscy. Tak, słuchając nauk Epikura, a po jego śmierci czytając jego pisma, dowiadując się, że nie trzeba tam do miasta biegać, do świątyń, żeby czcić bogów, bo bogów można tylko podziwiać, tak, a nie czcić, a już zupełnie nie należy ich się lękać. Nie należy tam chodzić na rynek, żeby robić interesy, tak, my tutaj spożywamy proste produkty, łatwe do zdobycia. My tutaj ubieramy się w proste ubrania, tak? O które też jest w miarę łatwo. I w gruncie rzeczy tym się zadowalamy, bo w tym świecie nie ma nic do zdobycia. Im przyświecało hasło grono przyjaciół i kwiaty w ogrodzie. Kwiaty, bo kwiaty są czymś ulotnym. Są czymś, co jest, ale czego nie da się zatrzymać, tak? Cieszę się kwiatem, ale nie tak jak, nie wiem, złotem, które zgromadziłem w domu, tak? Czy wykwintnymi sprzętami. Ten kwiat teraz rozkwita i teraz mnie cieszy swoim pięknem. Jutro go nie będzie, tak jak i mnie nie będzie. Ale to nam nie mąci spokoju ducha.
jesteśmy gotowi na to, żeby w każdej chwili odejść w bezkresną pustkę. No i to by było na tyle.